Dzień Edukacji Narodowej świętowano w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy. Z tej okazji starosta Piotr Chęciek powitał wszystkich pedagogów i złożył im życzenia. Komisja Edukacji Narodowej powołana w 1773 roku. Pierwsza, można powiedzieć, w Europie Ministerstwo Oświaty, jeśli można je tak nazwać. Polska od zawsze i w wielu obszarach przodowała w Europie. I w związku z tym później, czy dziś, święto nauczycieli wszystkich, no że nie dziś, za dwa dni, 14 października, Dzień Edukacji Narodowej, to jest okazja, żeby się spotkać z nauczycielami, podziękować im za pracę, tą codzienną, ale też taką ponadprzeciętną i właśnie tym nauczycielom, którzy zostali ocenieni przez dyrekcję najpierw, a później przez komisję, która te nagrody przyznawała. Będzie dzisiaj okazja podziękować, wręczyć nagrody starosty, kilkadziesiąt tych nagród. Ale to też takie miejsce symboliczne i bardzo się cieszę, że to się właśnie tutaj odbywa. Trudno mi było sobie wyobrazić, żeby to się gdzie indziej odbyło. Będzie okazja, żeby i ci nauczyciele, którzy tutaj dzisiaj będą w związku z tymi nagrodami, i dyrekcja tych szkół, z których ci nauczyciele, uczą, no będą mieli okazję zobaczyć, jak wygląda nowy budynek, jak wygląda zaplecze nowej szkoły, jak to wszystko funkcjonuje. Po okolicznościowych wystąpieniach przyszedł czas na nagrody dla nauczycieli. Marek Braun, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, otrzymał medal ministra edukacji narodowej. Przyznano także nagrody podkarpackiego kuratora oświaty, a także nagrody starosty. Przewodniczącym komisji przyznającej nagrody był wicestarosta Adam Pieniążek. Przede wszystkim osiągnięcia, tak, zaangażowanie w tą działalność nie tylko edukacyjną, ale również w to motywowanie uczniów do działalności pozalekcyjnej, olimpiady, wszelkiego rodzaju konkursy pozaszkolne, także i promocja szkoły, i promocja w ogóle tych właśnie tej działalności pozaszkolnej wśród dzieci i młodzieży. I nie tylko województwa, ale również konkursy ogólnopolskie, olimpiady ogólnopolskie, ale również międzynarodowe konkursy, w których akurat tutaj prym wiedzie Kwiatek i koło informatyków, elektroników, które promuje nie tylko szkoła, ale również powiat dębicki na całym świecie wręcz. Wśród nagrodzonych przez starostę powiatu dębickiego była Joanna Mrzygut, nauczycielka biologii i przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 4. Myślę, że z roku na rok coraz bardziej przekonuję się do tego zawodu, który mimo wszystko należy podkreślić, w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo wymagającym zawodem i nie zmieniłabym go. Lubi Pani swoją pracę? Bardzo. Dlaczego? Można się spełniać. Jest to doskonała wymiana wszelakiego rodzaju spostrzeżeń i uczniowie są taką najważniejszą rzeczą, którą dają nauczycielowi. A czego życzyć nauczycielom z okazji ich święta? Jeżeli ten zawód się wybrało, kocha się go i wykonywało się go z pasją i ciągle się go wykonuje z pasją, bo cały czas czuje się nauczycielem, to myślę, że przede wszystkim właśnie satysfakcji z pracy, tą satysfakcję dają nam uczniowie. Obcowanie z młodzieżą, z uczniami daje nam taką niesamowitą satysfakcję, że praktycznie życzenie satysfakcji jest chyba takim najważniejszym, najfajniejszym życzeniem dla nauczycieli. Uroczystościom Dnia Edukacji Narodowej towarzyszyły niezwykłe występy uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, podczas których pokazali swoje zdolności aktorskie, muzyczne i taneczne. Był to premierowy występ uczniów w nowej placówce. Profesjonalne warunki, odpowiednia scena, nagłośnienie i oświetlenie oraz świetnie przygotowany program przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych wywarł ogromne wrażenie na zgromadzonej publiczności. Ktoś dowodzi.